z tej strony Szaty, a to pierwszy odcinek z gry Fishing Life. Nie wiem, czy ktoś zna taką grę Cat Go Fishing. Ona kiedyś była bezpłatna, ale teraz jest płatna i jakoś nie udało mi się jej znaleźć w ogóle. Dlatego ktoś pomyślał, że może warto zrobić podróbkę albo coś na styl Cat Go Fishing. I tak powstało właśnie Fishing Life. Ja już tutaj mam drugą łódź z tej gry. O tu. Boat. Wcześniej, na początku jest taka. Chwila. Aha, za daleko popłynąłem, dlatego nie mogę jej wziąć. Właśnie, bo z tą wood boat można polecieć, popłynąć bliżej niż z tą classic boat. Jak widzicie, ze skrzyn w lewym górnym rogu mam pieniądze. Chwilę, bo się zniknęło. O! I ja z tego mam już tak dużo, dlatego że zbieram skrzynię. Na początku muszę popłynąć najpierw na początek, żeby wam pokazać, jak wygląda skrzynia. Przy okazji jakąś rybkę złowię. O! O! Takie skrzynie właśnie. I się odblokowuje. Tak. Na razie nie będę brał tych pieniędzy. Później na kolejną łódź sobie wezmę, żebym mógł jeszcze dalej pływać, albo po prostu ulepszę sobie wędkę. A na razie popłynimy na maksymalną wodę. O! Jakby co, to automatycznie łódź się wam zatrzymuje. Coś tu jest jeszcze lepszego? Nie, ale to... zapomniałem, bo tutaj nie da się wyciągać ryb do góry, takie, znaczy... że złapiecie jedną rybę, to inne, większe wam jej nie zjedzą. Po prostu. Dlatego to jest taki minus. Co się stało? Ta ryba nie mogła mnie złapać. I ogólnie z takich słabszych ryb to dostaje się mało. A z mocniejszych, takich jak w prawym górnym rogu, mam lepsze ryby. O matko. Lepsze ryby, to z takich dostaje się więcej. To muszę złapać. Tylko jakby to przyciągnąć od razu. O, teraz jakąś słabszą rybkę. I teraz po lepszą idziemy. Ach, akurat uciekła. Cioć. O nie. Ach. Ciekła idealnie wtedy, kiedy... O. Chodź. Dobra. Kolejny raz i szybko. Uf. Nie, podciągnąłem za szybko i uciekła mi. No, trochę sobie popróbujemy. I nie ma jej. Zarąbała mi ta. Teraz łapię. Teraz. To jest ten moment. Jest. Złapana i patrzcie, ile za nią dostaję. 1000 aż. I nie wiem, czy nie sprzedać wszystkich ryb i nie kupić sobie lepszej łodzi. Za te takie te skrzyneczki. Jeszcze otworzę. Takie srebrne mają zawsze w sobie nie do obejrzenia reklamy, tylko na początku tam 900-500 się dostaje, a później już 1000. Po 1000 za darmo, a te trzeba obejrzeć niestety reklamę, dlatego widzimy się za chwilę, a ja to oglądam. Dobra, już wracam z powrotem i trochę się tego naoglądałam, muszę szczerze powiedzieć, bo dwie reklamy minęłam i musiałam te dwie reklamy od nowa oglądać. I mam 40 tysięcy, czy się za to 40 tysięcy da kupić? Tutaj jakby co, to są haczyki, światełka, lampki i lepsze... Co ja kupiłem? Chyba nic, to dobrze. I lepsze po prostu haczyki za 3, 4, 5, 6 gwiazdek. To tak, mogę sobie kupić tą powerboat. Albo co ja tutaj mam? Ludzi sobie nie kupuję.
bo to raczej mi nic, chyba nic nie powinno dawać. Lepsze coś z tych. Dawno tego nie kupowałem. Wiecie co, ja chyba sobie najpierw... Chyba sobie raczej tej łodzi nie kupię. Chyba jednak nie. Co jest? Aha, dobra, bo ja nie sprzedałam tych ryb. Dlatego nie mogłem wziąć łódek. Teraz bym mógł też z tą drewnianą wziąć. Dobra. Teraz jak daleko możemy popłynąć? Wow, troszkę. Tutaj są ładne rybki. Uuu, jakie fajne. Ile za to główienko, ale wezmę. Nie licz mnie pies. A trochę mi jeszcze wędki brakuje. Przepraszam. Co się stało? Dobra, to była reklama. Jezu, gdzieś ty wlazł. Mój pies wdrapał się na sam szczyt góry, wieży Eiffla. Jak tyś tu wlazł? No dobra. A, zapomniałam, że tam nie da się już popłynąć. I łapiemy te grubsze ryby. Musiała mnie złapać. Namolna ryba. Niech mi teraz jakaś słabsza złapie. Chciałem powiedzieć dziękówka. Tak łap, 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 łap. Nienawidzę tych ryb. Dziękuję. Lecimy na Szczecin i oby mnie jakaś słabsza nie złapała. Kurde. Tak, łapiesz mnie, łapiesz mnie. Dobra. Mamy to. Trochę słabo. Jak na dużą. Jak dobrze, że mnie ten pingwin nie złapał, bo on jest na dwie gwiazdki. Czy tam na jedną. Jeszcze w wyzwaniach w prawym górnym rogu muszę złapać tą, o teraz w prawym górnym rogu, tą taką dziwną, małą, fioletową rybeczkę. Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Szybciej, łapcie się. Wiecie co, chyba ja muszę trochę skarbów połowić. Czyli mniej więcej od tutaj gdzieś. Wieść. I tutaj powinno być więcej skarbów. Na pewno to jest więcej ryb. O, i jest jakaś fajna nowa. Nie wiem, czy tutaj są potrzebne gdzieś, znaczy, czy tutaj są skarby. Jeszcze jakiś... złol. Dziękuję. O, chwilę. I drugi skarb. No właśnie. To teraz na chwilę się zatrzymuję. Obuję te dwa skarby. Ten jeden skarb tak naprawdę. I zaraz wracam. Dobra, jeszcze jestem z powrotem i zobaczmy, co możemy teraz kupić. 9000. Zapomniałam. Okej. I teraz jak daleko możemy rzucić? Ładnie.
razie. O, daleko się płynęło. I teraz powinienem dosięgnąć tego skarbu. Nie, nie dosięgnę. Ale... Tego bym dosięgnął. Z pewnością. Bo już za nim byłem, ale za wcześnie podciągnąłem. Dobra, mam. Najpierw zobaczmy, ile z tego dostanę. 3000 to na razie nie stopuje. O nie. Ale ja chcę jakieś droższe ryby. O, ta zielona jest w miarę droga, ale ja nie przepłynę do niej. O, jakby dało się wyciągać, to bym tą czarną wyciągnął. Nie tego pingwina, tylko tą czarną rybę. I znowu głupia reklama. Dobra, na razie mi brakuje... A, zieloną miałem, co to mi nie zaliczyło? It's full. Dobra. 3000, troszkę mało, jak za tyle ryb. Wow, dużo ich mam. To teraz tak. Challenge, łapiemy tą dużą. Tylko teraz trzeba jakąś małą zachęcić. O, jest, mała. Ta 200 kosztuje, ale dobra, poświęcę. I trzeba się jakoś przedostać do tej dużej. O! Ile za nią? Co? Tak mało! Za taki coś? Tutaj ryby na głębinach powinny być za 4000. A teraz się ta zielona podpłynęła mi jak na złość. Oby teraz częściej podpływała, bo chcę ją złapać. Przed końcem odcinka. Błagam. Nie, ju... A szybciej! Złośliwa ryba. Uff. Dobra. Jak teraz się nie uda, to niestety już się nie uda. Dobra, ostatnie podejście już. O, no tak blisko. Nie, dobra, ja się nie łapię. Okej, no to by było tyle z tego odcinka. Pamiętajcie o subiku i łapce w górę. Piszcie też w komentarzach, czy podobają wam się takie odcinki. No i co? I pa!